czat. W poszukiwaniu kantoru. Uliczki coraz bardziej się zwężają. Nawigacja, chyba myślę, że jeździmy smartem. Plus jeszcze młodzież szukająca o drugiej w nocy przygód, kurtki z futrem. Tak się prezentuje nasz dzisiejszy nocleg o poranku. Jesteśmy nad jeziorem. Jezioro jest tam. Kamiś, gdzie jesteś? W Afryce. Usiadaj, dobra? Jezus, co to jest? What is this? Second sight. Co? Second sight. Kami kupuje pomidory na targu w Afryce. Te miski prawie jak na zbiorach jakichś. Nie są ogórki. Tylko że i tak nie obierzemy tego w niczym. No za chwilę skołujemy jakiś nóż. On tak chyba wie, że Halo! To brudniejsze nie było? Ciężko było znaleźć właśnie. No chyba nam najważniejsze warzywo tam to znajdzie. Nice. To ja znajdę nóż jakiś dla nas. How much? This. Korsyka, ci się tutaj z tym kojarzy? No. Dobrze. Droga jest bardzo ciekawa. Adrian gdzieś mi ucieka co chwilę. Ale on to musi biegać przecież. Z niej się chłopak wybiega. Ja muszę... No ale widać po tobie, że tobie to też sprawia przyjemność, takie podchodzenie w takim tempie. Tak nam mija czas w Afryce. A wam? Jakby ktoś się pytał, czy tu jest bezpiecznie, to jak najbardziej. Jak ci się idzie? Bardzo przyjemnie i malowniczo. Rozkosz. Totalna rozkosz. Idziemy do schroniska. Ach, tam wioseczka w tle. Trasa do wodospadu. Wędrowniczka. W dzisiejszym dniu. No wieczorem sobie wyjrzałem. Jutro wchodzimy na Tupkal. Zasadniczo rano wyruszamy do schroniska pod Tupkalem na 3000. A w piąteczek w urodziny zdobywamy szczyt. Tędy, chodź tędy. No patrz, mamy kawał wejścia. To nie są żarty. To wygląda dość poważnie. Kamiś, jak się masz? Bardzo dobrze. Duża dawka słońca przyjęta dzisiaj. Trochę głodna, więc idealnie się składa z tą kolacją. No tu jest taka... W takim anturażu przyszło nam schodzić. A szczyt góry. Nie, tylko do domku. Czy rufisz?
do muflu i mikę. Sytuacja wygląda tak, że wchodzimy na Tubkal. Najpierw na schronisko, w sumie do schroniska pod Tubkalem na 3100, a jutro rano wyruszamy o wschodzie słońca na Tubkal, żeby go oglądać ze szczytu. I to jest to, co lubimy. Promienie słońca, 28 stopni, lato w pełni, zasadniczo w Maroku czy też w Afryce, gdzie jesteśmy. Dzisiaj jest wiosna, jest 16 marca i naprawdę fajnie grzeje, można się tutaj wygrzać na skalę jak jest szczurka lub podczas trekkingu, jak kto woli. Kamila zdecydowanie jest z tych, które wolą podczas trekkingu, tak? No, proszę zobaczyć. Tak to wygląda. Kamilka tutaj toruje szlak na przełęcz. Jak się masz? Bardzo dobrze. Jak się masz? To jest moje narzędzie do torowania. No widzę, widzę, widzę tutaj. Perfect. Wow. So much closer to the sun. Afryka dzika. Raz idziesz rakami po śniegu, a za chwilę po kamieniach. I tak będzie przez jakiś czas, ponieważ chwilowo śnieg się skończył i będą nas przychodzić ciarki od skrzypienia kamieni. Metalowe wereraki. Hej. Tam jest fajnie. Piękne widoki dookoła. I jeszcze mam piękny czekan długości naprawdę słusznej, którą sobie wbijałam w ziemię, bo czemu nie? No ale bezpiecznie w rakach. Zaczyna padać śnieg. Miało być wschód słońca, miało być niebieskie niebo. A coś nam tu zaczyna pruszyć. No ale w końcu jest zima. My się śniegu nie boimy. Śnieg lubimy. Brawo my. Taki warunek tutaj mamy, pijemy herbatkę, już ja już wypiłem. Hasan jeszcze pije tutaj z kolegą. Zeszliśmy na dół. Kamiś, jak się czujesz? Jestem zmęczona, ale szczęśliwa. Szczyt zdobyty. Jeszcze 3 minuty i będziemy w aucie. Raz, dwa. Jedziemy na Saharę. Właśnie kupujemy urodzinowy tort dla księżniczki. Proszę zobaczyć, co nam pani nakłada. Tu mamy lodówki z tortami. W Afryce jest wszystko, nawet świeczki, tylko nie ma świeczek takich, jak chcieliśmy. Ani jedynek, ani ósemek, ani trójek. Są czwórki, piątki i zera. Możesz kończyć 540 lat na przykład. Na przykład, da się.
takie kosmetyki. Tutaj dziewczyna kawkę pije. I zapłaci ziomkowi 4 dychy. Adrian przywie Springersy do wioski. Poczekaj, dla ciebie też dostaniesz. Stop, stop, stop. Nie. Jak się masz? Mandat za szybką jazdę, policja mi właśnie wypisuje 150 dinarów, 15 euro i z głowy, co nie? Przekroczenie prędkości 9. Jechałem 69, a chłodno, ale mamy kaptury. Najpierw, że mamy siebie. Wszyscy już się chcą z nami zamieniać miejscami, oczywiście. Hasa! Halo, man! Bye, bye! Bye, bye! Czy to działa? Jeszcze działa, ale widzisz. Kotus ma ewidentnie smakuje. Ale pyszne mleczko mu dałeś. Zajada się. Piękne, błękitne niebo. Dzisiaj będziemy spędzać wiec zachód słońca nad oceanem. Przed wschodem słońca i w trakcie nie ma tutaj nikogo. Wszyscy śpią. To jest jakiś ziomal,
tutaj mamy pałacyk. Tam mamy takie cuda. Tutaj jest największe cudo. Z Atlas Oriental National Park do Atlasu Wysokiego. Przyjechaliśmy tu w nocy, przejeżdżałem cały Atlas Wysoki przez Atlas Średni i było naprawdę, naprawdę wyboiście. Droga pokazała uroki Afryki. Można było poczuć ten klimat. Wiesz co, kotek, chodź tędy. Tuż za rogiem. Salam alejkum. Zostaliśmy obdarzeni szczerym uśmiechem. Niczym nasz host dzisiejszy. Tak. Bo nas nie obdarzy przy śniadanku, na które idziemy. Lokalci nas lubią, ewidentnie. Bo nas nie znają. Stoimy w korku na rondzie? Ale policja pewnie sobie wygląda. Dziomek, co ty chcesz? Powiedz mi. Czy ty chcesz w lewo? Ja nie widzę kierunku wskazu. Wybacz. A ci piszą 150. Jak tu ma być porządek? Ten też zostaje, to nie? Nie wiadomo za co. Wschód słońca w Afryce nad oceanem. Tak to się prezentuje. Takie afrykańskie Santorini. Mała rybacka wioska w Afryce. I kolejny czworonogi, kudłaty kolega. One nas lubią. Cześć kocie, ale masz fajne kolorki. Kot w raju. Co ty kocie robisz tutaj w Paradise Valley? Miał? No, jak zawsze tępny.
Ale dobry to był argument, że gość. It's a paradise, everything should be free here. No, nie sposób się nie skończyć z tym stwierdzeniem. So long. Yeah, I'm sorry. I'm really hungry. I'm very hungry. I'm hungry and angry. I'm sorry, brother. I just need to some people can help me. It's. Bihari, who seems yet? Okay. I w takich okolicznościach przyrody. Jemy sobie obiadek. Uwaga, bo jest bardzo rwąca. To jest jaka? Rwąca, no. Moja dziewczyna przygotowała mi kanapkę, proszę zobaczyć. Co tu jest dobrego, kochanie? Jest tutaj pożywny pomidor. Narodowe warzywo Polaków, cebula. Bardzo aromatyczny, zdrowy, naturalny antybiotyk, czosnek. Kiciek. Kici, kici. Or breakfast. Na słońce idziesz? Zawsze. A, znalazłeś wejście. Afryka dzika. Stare miasto. To jest Medina, którą widzieliśmy 3-4 razy i nie będziemy teraz do niej wchodzić, bo ją ominiemy. Skawki plastikowe, jak ktoś by chciał. No i my, a tutaj świeże buraczki, inne pietruszki. Tak, dużo, dużo. My jedziemy na jakieś opalanko, zachody słońca. Te rzeczy, te sprawy. Fragola and limon. Proszę bardzo, lotnisko w Marrakeszu. Kamilka, co tam robisz przy tym kaktusie? Prezentuję nowoczesny sposób suszenia prania. Proszę bardzo, sznurki rozwieszone na kaktusach. Kanapeczka jest. Oczywiście czosnek, czosnyś. No i tutaj mamy kolejkę do wejścia na lotnisko, terminal w Marrakeszu. Tak trzeba żyć. 30 stopni, Marrakesz o poranku. Pozdro. Kamila. Dokąd lecisz? Hiszpanii. Ale tylko na chwilę. Nad Bałtykiem z dziewczyną. Hej. Hej. Polskie morze. Prawie jak Atlantyk. Tylko, że przyjemniejszy jest nasz Bałtyk, wiadomo. W końcu cywilizacja.